Dzień dobry moi drodzy, dziś chcę Wam powiedzieć o stawianiu granic. Zanim zacznę felieton, chcę podziękować bardzo za to, że wspieracie moją pracę na serwisie Patronite, ponieważ między innymi dzięki temu powstają te felietony. I chcę także Państwu przypomnieć, o czym wiecie, ale będę to robić, że dla twórców internetowych takich jak ja ważne są zasięgi po to, żeby te treści rozchodziły się jak najszerzej i dlatego Wasze subskrybowanie, komentowanie i lajkowanie jest na wagę złota. Ale teraz już o stawianiu granic. I nie chodzi mi o granicę białoruską, choć to stawianie granic, o którym chcę powiedzieć, a raczej brak umiejętności stawiania granic przez nas Polaków, którego efekty widzimy na co dzień, to jest właśnie ten wspólny mianownik, który łączy wydarzenia na granicy z Białorusią, wydarzenia dotyczące i komentarze dotyczące śmierci Izy z Pszczyny, pani Izabeli z Pszczyny, lekceważące komentarze dotyczące życia i zdrowia kobiet, a także lekceważące stosunek do prawa i do inteligencji Polaków, jaki obserwujemy u polityków partii rządzącej. To jest wspólny mianownik łączący to wszystko także z bardzo pogardliwym komentarzem pana Ryszarda Kretyna Terleckiego. Tutaj biorę oczywiście słowo kretyn w cudzysłów, ale po tym jak pan marszałek, niestety marszałek, bo nie ma żadnych atrybutów marszałka, nazwał kobietę, która go w bardzo zresztą inteligentny i spokojny sposób skrytykowała polityków Prawa i Sprawiedliwości za wprowadzenie w życie regulacji, które doprowadziły i odpowiadają bezpośrednio za śmierć pani Izabeli z Pszczyny, nazwał kretynką. Odtąd już Terlecki nie będzie dla mnie nikim więcej niż Ryszardem Kretynem Terleckim. A ponieważ, jak Państwo wiecie, sąd wydał niedawno orzeczenie, wyrok, że mimo że znieważanie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej no, jest znieważaniem, ale to jest czyn o znikomej społecznej szkodliwości, a to zatem w zasadzie można. Ja bym dodała, że mieści się też w ramach dopuszczalnej krytyki organów władzy publicznej, a nawet pozwala trochę pary spuścić, tak by powiedział sąd amerykański, amerykański sąd najwyższy, bo już nieraz tak orzekał, a ponieważ intelekt pana Ryszarda Terleckiego jest, myślę, dokładnie identyczny jak intelekt prezydenta, więc sądzę, że także posługiwanie się jego własnym słowem i mówienie Ryszard Kretyn Terlecki jest czynem o znikomej szkodliwości społecznej, a wręcz rzekłabym ma walor edukacyjny. No dobrze, ale przestaję się już wyzłośliwiać i przechodzę do granic. Te granice, o których chcę dziś powiedzieć, to są granice, jakie powinien mieć każdy zdrowy człowiek. Jakie ma każdy zdrowy, dojrzały człowiek. To są granice, te same, które stawiamy ludziom, którzy nas nadużywają albo próbują nadużywać. O, widzę, że kabelek mi wyszedł, chowam. Chociaż Państwo i tak wiecie, że ja mam kabelek. Każdy zdrowy, dojrzały człowiek stawia ludziom, którzy usiłują go nadużywać albo nadużywają w jakikolwiek sposób, fizyczny, psychologiczny, seksualny, mentalny, finansowy, granice. Czyli mówi nie. Bo umiejętność stawiania granic to jest zarówno umiejętność asertywnego mówienia nie, jak i asertywnego mówienia tak. Asertywnego, czyli bez agresji, bez pogardy, ale jednak twarde obstawanie przy tym, co jest dla nas korzystne, ponieważ mamy prawo i mamy obowiązek dbać o swój własny interes. Nawet Biblia, która dla mnie jest książką jak każda inna i nie jest żadnym autorytetem, mówi: szanuj bliźniego swego, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Co oznacza, że zanim zaczniesz kochać bliźniego, musisz kochać siebie. Jeżeli się nie stawia takich granic, no to ludzie, którzy są manipulatorami, którzy są psychopatami, którzy są interesowni i chcą nas w jakiś sposób nadużyć, robią to, ponieważ oni czekają tylko na okazję i świetnie widzą u innych ludzi oznaki tego, że można ich nadużyć. Jedną z takich oznak, że można Państwa nadużyć, jest niereagowanie na małe oznaki nadużyć. To, co ja teraz mówię, to nie jest czarna magia, tylko wiedza, którą mam ze studiów z socjologii. To jest zbadane i opisane. Jeżeli nie reagujecie na małe objawy nadużyć, będziecie nadużywani w coraz większy sposób. Wiedzą o tym dobrze ofiary przemocy domowej i badacze zjawiska przemocy domowej. I jak trenuje się kobiety do wyjścia z opresyjnego, przemocowego związku, to zawsze się mówi: on cię w końcu zabije.
zostając z tym facetem, ryzykujesz, że cię zabije. Nieważne, że dziś cię popchnął, tylko popchnął, tylko też biorę w cudzysłów, jak mówią niektóre ofiary same, tylko popchną. Nie, nie ma czegoś takiego jak tylko popchnięcie. Jeżeli nie zareagujesz na popchnięcie, będziesz szarpana. Jeżeli nie zareagujesz na szarpanie, będziesz uderzona. Może najpierw będzie to uderzenie w twarz, czy jakiś kopniak. Jeżeli nie zareagujesz na to uderzenie czy kopnięcie, będziesz potłuczona. Jeżeli nie zareagujesz na potłuczenie, będziesz pobita. A jeżeli nie będziesz reagowała na kolejne pobicie, będziesz zabita, być może. I w bardzo wielu wypadkach tak się dzieje. I przypominam, że zgodnie ze statystykami, większość kobiet doznaje przemocy domowej od swoich partnerów czy znajomych mężczyzn, a nie od obcych wyskakujących za krzaka. Więc naszych bliskich paradoksalnie musimy się najbardziej strzec i umieć postępować ze sprawcą przemocy. Sprawca przemocy w polityce, a jest nim w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, niczym się nie różni od sprawcy przemocy domowej, ponieważ to są te same mechanizmy. Nawet objawy są te same, ponieważ przemoc doprowadzona do skrajności w polityce, tak jak przemoc domowa, kończy się biciem, naruszaniem naszej nietykalności cielesnej, naszych granic, czasami fizycznym zamykaniem, ograniczaniem naszych wolności, popychaniem przez wydelegowanych w tym celu żołnierzy i policjantów, a nawet zabójstwami i kryzysem humanitarnym, tak jak to miało miejsce w przypadku Izabeli z Pszczyny i wielu innych kobiet, bo nie czarujmy się, były i będą takie kobiety, czy na granicy z Białorusią. To tak wygląda i to tak chodzi, proszę Państwa. Jak analizuję obecną sytuację, to myślę, że niepotrzebnie skupiamy się na oburzaniu się, bo oburzanie się na polityków PiS odniesie dokładnie taki sam skutek, jak oburzanie się, prawienie kazań i tłumaczenie czegoś sprawcy przemocy domowej. Nieważne, dlaczego on to robi. Nieważne, czy jest w nim nienawiść i ból, bo sam był bity i krzywdzony i najczęściej tak jest. Nieważne, czy nie umie inaczej. Nieważne, że nawet możemy go po ludzku rozumieć, może nie jego, ale te mechanizmy, które doprowadziły do takiego patologicznego radzenia sobie z emocjami. To wszystko jest nieważne. Mamy obowiązek siebie chronić, swoją integralność psychiczną i fizyczną i takim ludziom mówimy nie. Nawet jeśli rozumiemy, co stoi za ich postępowaniem, a czasem jest to jakiś ból czy krzywda. A czasem jest to po prostu podłość, bo podli i źli z natury ludzie istnieją i też nie ma co za dużo tłumaczyć. Ale chcę powiedzieć, że nieważne, co za tym stoi. Ważne, że my musimy się bronić. Myśmy w przypadku Prawa i Sprawiedliwości postępowali jako myśmy, czyli społeczeństwo, jak ofiara, która się nie broni. Były małe popchnięcia, małe stuknięcia, małe uderzenia w twarz, jakieś klapsy, jakieś kopniaczki. Mówię oczywiście to z sarkazmem i myśmy nie reagowali. Jak nam pluto w twarz, to my mówiliśmy, ach, tam, no dobra, no napluł nie powinien, ale tam ostatecznie było, minęło. Jak dostawaliśmy cios w twarz, to mówiliśmy, no dobra, ale przecież nie ma siniaków i tak dalej. Jak był kopniaczek, tośmy się przewracali i tak od buciczka do trzewiczka, jakby powiedział Andrzej Bursa z tymi kopniaczkami. A teraz, kiedy przychodzą nas bić, szarpać i nas zabijają, to my mówimy, o Boże, zabijają nas. Dlatego mówię, no nie dziwmy się, że nas zabijają, będą nas zabijać, dopóki będą mogli i nie stawiając granic, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy współwinni, ale no zachęcaliśmy do tego, bo trzeba stawiać granice. Jedną z form obrony jest stawianie granic. Wiktymologia zna pojęcie współpracy z oprawcą. Oczywiście nie chodzi tu o taką prawdziwą współpracę, którą się podejmuje z dobrej woli, z entuzjazmem, to jest raczej syndrom sztokholmski, ale nazywa się to współpracą, bo bardzo współpracę przypomina. Czyli sprawca robi wobec nas różne czyny, które godzą w naszą godność, dumę, integralność fizyczną, psychiczną, upokarzają nas i upadlają, a my zamiast odwrócić się, odejść albo oddać, siedzimy cicho, często wmawiamy sobie, że to nasza wina, albo po prostu nie reagujemy. Niestety w ten sposób współpracujemy i zachęcamy oprawcę, żeby robił to dalej i szedł coraz dalej, zwiększał natężenie tych czynów. Tak zrobiliśmy z Prawem i Sprawiedliwością. Zaczęło się bardzo dawno temu od chamstwa. To Prawo i Sprawiedliwość było tą partią, która nasiliła chamstwo, która zmieniła niepostrzeżenie krok po kroku dyskurs debaty publicznej z takiego gwałtownego, ale takiego, gdzie jednak kłócono się na argumenty, w taki naszpikowany przymiotnikami negatywnymi, oczywiście obraźliwymi i epitetami.
to Prawo i Sprawiedliwość sprawiło, że w debatach zaczęło się krzyczeć. To Prawo i Sprawiedliwość i obrażać ludzi i zakrzykiwać, podnosić głos. Jak rozmówca mówi, to Prawo i Sprawiedliwość po prostu podnosi głos. Politycy PiSu, co mówią coraz głośniej, coraz szybciej, szkoda gadać. To Prawo i Sprawiedliwość wykręciło znaczenie słów, zaczęło zmieniać znaczenie słów. Na przykład słowa krytyka. Nie można skrytykować nikogo z PiSu, tak jak nikogo z Kościoła, bo myślę, że to jest atak na PiS i atak na Kościół. To jest zmiana znaczenia słów. Nie można wyrazić swojej opinii, bo się mówi, że ktoś coś podważa, że ktoś coś atakuje, że coś jest nie tak. To jest po prostu wyrażenie opinii, do której każdy ma konstytucyjne prawo. I tyle. To Prawo i Sprawiedliwość, oprócz agresji, obelg, przymiotników i zmiany znaczenia słów, wprowadziło uproszczony przekaz. Media się temu poddały, widząc w tym na początku sposób na zwiększenie atrakcyjności programów. Ludzie się temu poddali, no teraz już widzę odwrót, bo coraz więcej ludzi nie ma telewizorów i spada oglądalność programów publicystycznych i słusznie. Ja już ich sama praktycznie nie oglądam, a wiedzę z internetu, do artykułów czerpię po prostu z internetu. Staram się czytać tylko artykuły, które podają fakty. Różne, i z prawa, i z lewa, i z środka, ale takie, które podają fakty, bez żadnych interpretacji. Praktycznie poza kilkorgiem wybranych osób, publicystek, publicystów, nie czytam komentarzy. Czytam tylko fakty, patrzę, co się dzieje i staram się wyrabiać sobie własną opinię. A wszystko to jest efektem tego, że Prawo i Sprawiedliwość z naszym przyzwoleniem, z przyzwoleniem ludzi, którzy to oglądali, dziennikarzy, którzy to tworzyli, zmieniło, jeśli nie raz na zawsze, a moim zdaniem raz na zawsze, to na bardzo, bardzo wiele lat, jakość debaty publicznej, sprawiając, że ona nie tylko sięgnęła dna, ona już się przebiła przez dno i kopie dalej. I niewiele z tym teraz coś można zrobić. A ponieważ Prawo i Sprawiedliwość politycznie jest takim sprawcą przemocy, no to oczywiście posuwa się dalej. Ponieważ w zohydzaniu debaty publicznej, w sprowadzaniu jej do dna osiągnęło już wszystko, bo gorzej być nie może, no to teraz co może być gorszego? Bicie ludzi, szarpanie ludzi, zabójstwa, odsuwanie dziennikarzy, sprawienie, żeby Polska odwróciła oczy od niegodnych czynów, od podłości i chamstwa. Dlatego kończąc już, powiedziałam na początku, że krytykowanie teraz Prawa i Sprawiedliwości wydaje mi się głupie, bo każdy, kto choć raz miał doświadczenie ze sprawcą przemocy, a ja miałam i wiem, wie, że tłumaczenie takiemu człowiekowi, nawet obrażanie go się, czy krzyczenie na niego jest po prostu bez sensu, bo gość was pobił, a wy stoicie i tłumaczycie, nie, nie wolno bić ludzi, to nie fajne, to niedobre, dlaczego mnie bijesz, przecież nic nie zrobiłam. Próby polemiki, próby krzyku czy zastraszenia tej osoby, próby oplucia jej czy zawstydzenia są tłumaczenia, o tłumaczenie to mój hit, w ogóle wytłumaczmy im, bo oni pewnie źle rozumieją, są na nic. Z prostego powodu, bo sprawca przemocy świetnie wie, co robi, wie, po co to robi, a często po prostu nie umie inaczej. I to nie jest kwestia, że on nie wie, co robi. I że on nie wie, że robi wam krzywdę. I że on nie wie, że nie wolno bić ludzi i że nie zna standardów. On to wszystko świetnie wie, tylko ma w nosie, żeby nie powiedzieć w innej części ciała. Tak samo i Prawo i Sprawiedliwość. Nawet dzisiaj słyszałam wypowiedzi polityków, o jakie to niegodne, jakie to straszne, przekraczają granice tego, co ludzkie. No tak, ale naprawdę to jest bez sensu mówić o tym. Trzeba postawić własne granice. Nie chodzić i mówić, nie godzimy się na to. Trzeba po prostu się na to nie godzić. No niestety, to wymaga ruszenia tyłka z domu, nie na pokojowe marsze, bo ja już Państwu powiedziałam, u Tomka Sekielskiego jest do odsłuchania, w Sekielski Sunday Night Live, że ja już nie ruszę się w życiu na żaden pokojowy protest. Jedynie wyrażenie słusznego gniewu i skuteczność takiego protestu w zmianie władzy jest tym, co wyciągnie mnie z domu. Żadnego chodzenia z różami i w milczeniu nie, bo już sytuacja nabrzmiała do tego, żeby wyrazić swój gniew i złość w pełni uprawnione i tyle. A jeżeli nie, to ja ograniczę się do zmiany rzeczywistości przez moją pracę, co też robię. Moi drodzy, tyle wam chciałam powiedzieć. Stawianie własnych granic jest niezwykle ważne. Myśmy tych granic konsekwentnie jako obywatele w życiu publicznym, politycznym, społecznym nie stawiali i teraz przemocowiec wchodzi nam na głowę. Gdybyście poszli na terapię, to byście się dowiedzieli na niej, że naprawianie związku przemocowego albo odbudowywanie, bo nie każdy związek przemocowy się zrywa, czasem zależy od stopnia przemocy, da się go naprawić, jeśli
oboje ludzie się zgodzą nad nim pracować, albo po prostu zrywanie, co jest najczęstsze i pewnie najlepsze takiego związku, zaczyna się zawsze nie od naprawy kogoś, tylko od naprawy siebie. W tym sensie, żeby dostrzec, gdzie są nasze granice, nauczyć się je wytyczać i ich przestrzegać. Nie oczekiwać, że inni będą ich przestrzegać, bo tak powiedzieliśmy, że tu mamy granice. Nie. Ludzie zawsze będą próbować, czy można te granice jednak naruszyć, mimo że powiedzieliśmy, że teoretycznie nie można, to oni będą próbować, czy jednak można. I to naszą rolą jest pokazywanie, że nie, że jednak nie można, bo jak naruszysz, to fuck off. Po prostu. I tyle. I dokładnie tak samo jest w polityce, w życiu obywatelskim, społecznym i politycznym. Nie macie mówić, że politycy nie mogą naruszać waszych granic. Macie być społeczeństwem, które pokazuje, wychodząc na ulicę, burząc się, protestując, awanturując, krzycząc, nie dając się zastraszyć, nie dając się zagłuszyć, nie dając sobie wciskać głupich kitów ani pouczeń moralnych od ludzi, którzy są na dnie, jeśli chodzi o moralność i przyzwoitość, jak Terlecki, jakiś jak macie się zachowywać. Wyznaczcie swoje granice, pilnujcie ich, dawajcie im wyraz czynami, a wtedy polska polityka zacznie się zmieniać. Nie głosujcie na głupich, agresywnych ludzi, trzymających niski poziom w każdej dziedzinie. I tyle. I to jest jedyny sposób. Jest piękny dzień, idę do pracy, a potem na spacer. Żegnam.